Ma 32 lata i od niedawna także 32 punkty karne. Do zapłacenia mandat w wysokości 1550 zł i przed nim badania psychologiczne, a także ponowny egzamin na prawo jazdy. Już za chwilę zobaczycie Państwo fragment policyjnego filmu z 32-latkiem z powiatu myszkowskiego w roli głównej. Mowa o piracie drogowym, który zatrzymany został przez policjantów ze sosnowieckiej grupy SPIT. Nasi policjanci na wysokości miejscowości Podwarpie zauważyli pojazd, który przez dłuższy czas poruszał się lewym pasem. Kierowca nie dostosował się też do znaków ograniczenia prędkości w terenie, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70 km na godzinę. Kierujący poruszał się z prędkością 120 km na godzinę. Na dalszym etapie swojego podróżowania nie dostosował się do sygnalizacji świetlnej, przekroczył skrzyżowanie na czerwonym świetle. I tutaj policjanci nasi musieli zareagować, zatrzymali kierującego. Okazał się być 32-latek, mieszkaniec powiatu myszkowskiego.